Pierwsza Wigilia Bożego Narodzenia w II Rzeczpospolitej była dniem wolnym od pracy. W domach, na ulicach składano sobie życzenia, powinszowania radosnej niepodległości. Tygodnik Ilustrowany napisał: Polska stanie w tradycyjnej wieczerzy z uczuciem, jakiego ojczyzna nasza nie zaznała chyba od stuleci. Oto nam, oto Polakom rodzi się Bóg. Jesteśmy ubodzy, ale wolni. Iskrą, która 27 grudnia 1918 roku doprowadziła do wybuchu Powstania Wielkopolskiego, była wizyta w Poznaniu Ignacego Paderewskiego, a zwłaszcza jego przemówienie z okien hotelu Bazar. Dwa dni później prawie cały Poznań był już w rękach Polaków. Po kilku miesiącach walk oddziały powstańcze dowodzone przez Józefa Dowbora Muśnickiego oswobodziły Wielkopolskę. Armia Polska powstaje w warunkach niezwykłych i trudnych. Pod ciężarem wojny i klęsk skruszyły się wojska trzech państw zaborczych, pisał w grudniowym rozkazie w 1918 roku naczelny dowódca Józef Piłsudski. W Galicji od miesiąca pobór do wojska organizowały tymczasowe urzędy poborowe. Potencjalne zasoby polskich sił zbrojnych szacowano na niecałe 30 tysięcy żołnierzy. Po 123 latach zaborów pierwszą obowiązującą walutą w naszym kraju była marka polska. 31 grudnia 1918 roku wprowadzono dekret unifikujący wzór polskich marek. Nową walutę, którą nazwano złotym, wprowadził nowy Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 28 listopada 1919 roku. 30 grudnia, 130 lat temu, urodził się ekonomista, polityk, wicepremier i minister skarbu Eugeniusz Kwiatkowski. Był współtwórcą budowy portu i miasta w Gdyni. To z jego inicjatywy powstał Centralny Ośrodek Przemysłowy. Kwiatkowski walczył w legionach Józefa Piłsudskiego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości aktywnie zabiegał o przyłączenie do naszych ziem Górnego Śląska.